Sława, bracia i siostry. Dzisiaj kolejny odcinek z serii legendy o podstawowym systemie prawnym, o którym warto co nieco wiedzieć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o prawdziwych wierzycielach i jak skutecznie powstrzymać suwerenne roszczenia. Zanim przejdę do tego tematu, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za wasze subskrypcje, za wasze komentarze, za to, że jesteście, za to, że chcecie oglądać to, o czym mówię na moim kanale, że lubicie te bajki, że lubicie te teorie spiskowe, że lubicie te legendy, baśnie. Jest to niesamowicie wspaniałe odczucie, że sprawia wam to w jakiś sposób przyjemność. Chciałbym także podziękować za wasze wsparcie na wszelkich poziomach życia. Przypomnę, że kanał mój jest kanałem czysto edukacyjnym. Nie udzielam żadnych porad prawnych. To, o czym mówię, jest ogólnie dostępne w sieci. Zachęcam do weryfikowania tego, do pogłębiania tej wiedzy, gdyż ja mogę się w wielu rzeczach mylić. To by było tak gwoli wstępu. Przejdźmy w takim razie do tego wspaniałego tematu, kolejnej odsłony. Kto jest prawdziwym wierzycielem i jak skutecznie powstrzymać suwerenne roszczenia? Przypominam, że jest to baśń, legenda oparta o skrypt Hansa Xaviera, i za który jestem jemu bardzo, bardzo wdzięczny. I tak zanim żeśmy doszli do tego i wymyślili jak skutecznie uniknąć roszczeń i żądań wobec nas, powinniśmy pamiętać, kim są prawdziwi wierzyciele, na których opiera się cały ten system monetarny, który nas dotyczy. Gdy spojrzymy na ustawę upadłościową w amerykańskim kodeksie, paragraf 101, podpunkt 10, jest tam mowa o tym, kim jest wierzyciel, co on oznacza. I tak wierzyciel, zgodnie z tym kodeksem, oznacza a. podmiot posiadający wierzytelność wobec dłużnika powstałą w czasie lub przed wydaniem postanowienia o upadłości dotyczącego dłużnika. I b. podmiot mający wobec dłużnika roszczenie powstaje w chwili lub przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu dłużnika. Czyli podmiot mający roszczenie wobec spadku. Podmiot. Termin podmiot. Co oznacza termin podmiot i kogo on obejmuje? Termin podmiot obejmuje osobę, majątek, fundusz powierniczy, departament rządu i powiernika Stanów Zjednoczonych lub w podpunkcie 15 stoi to w tym samym kodeksie, w tym samym paragrafie. Aby być dłużnikiem, osoba musi mieć miejsce zamieszkania. Tak, miejsce zamieszkania, czyli majątek lub miejsce prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych lub w Stanach
wasalnych, takich jak na przykład obszar powierniczy zwany Polska. Jest to zapisane także w tym kodeksie w paragrafie 109 podpunkt A. Aby być dłużnikiem, osoba musi mieć mieszkanie lub mieć miejsce zamieszkania, majątek lub miejsce prowadzenia działalności w USA. Ale czy naprawdę tak jest? Nie. W tej samej ustawie dług definiuje się jako odpowiedzialność za roszczenia. Czyli taką odpowiedzialność ponosi każdy, kogo prawo może zmusić do tego. Te wszystkie definicje, które w tej chwili wymieniłem, mogą oznaczać tylko i wyłącznie jedno. Że zaaranżowali swoje oszustwo w taki sposób, że można zwięźle stwierdzić, że rząd jest wierzycielem. Ponieważ wszyscy żyjemy pod ich jurysdykcją. Jeżeli jednak pozostawimy ich jurysdykcją, ich dobro publiczne, to nie jesteśmy już dłużnikami. Przestajemy być dłużnikami. I nie podlegamy już ich jurysdykcji. Zgodnie z maksymami prawnymi Bouviera, włączenie jednego jest wyłączeniem drugiego. A brak dłużnika nie może być stroną w procesie sądowym. Te definicje mogą również oznaczać, że uchwała upadłościowa HJR 192 ukradła nam dożywotni majątek. Nasi rodzice, nasi dziadkowie lub pradziadkowie byli prawdziwi do 1 maja 1933 roku, czyli w momencie ogłoszenia upadłości. Wierzyciele jako podmiot, będący jego dożywotnim majątkiem, mieli roszczenia wobec państwa będącego dłużnikiem. Gdybyśmy nie urodzili się jako prawowity bękart, z pewnością odziedziczylibyśmy żądania naszych rodziców. I tutaj jest jedno jasne i pewne. Jedynymi wierzycielami jesteśmy my, ludzie. Bo poza nami, ludźmi, nie ma nikogo, kto by za wszystko mógł i musiał zapłacić. Oni i ich fikcje po prostu znikają wtedy ze sceny. My, ludzie, nie. Zatem my, żyjący ludzie i nasi spadkobiercy, jesteśmy w zasadzie jedynymi wierzycielami i posiadaczami tytułu, zwłaszcza jeśli zdobędziemy wszystkie dokumenty, które mogą to udowodnić. Nawet jeśli na nowo zdefiniowali nas jako dłużników, na podstawie samej logiki można wykazać, że dowód przeciwny, o którego przedstawienie prosimy, jest niemożliwy i byłby niemożliwy. Wcześniej wspomniałem o alternatywnym wariancie do zaakceptowania ze względu na wartość. Przybliżę ten alternatywny model, alternatywny wariant.
No to jest on. Zakładając solidną dokumentację naszych dowodów, pamiętajmy najpierw, to jest bardzo ważne, żeby zatrzymać nasze działania jako dłużnik. To my jesteśmy pożyczkodawcą. Nasz chochoł, czyli wspomniany człowiek, jest naszym dłużnikiem. Państwo jest, czy państwo, oczywiście w cudzysłowie, bo państwa nie istnieją, ale rząd jest powiernikiem chochoła, czyli słomianego człowieka. Taki słomiany człowiek jest jego beneficjentem. Więc pozwólmy naszemu słomianemu człowiekowi, naszemu chochołowi, przypisać powiernictwo rządowi, aby spełniło wszystkie nasze życzenia. Zdobądźmy pełnomocnictwo od naszego chochoła i działajmy jako agenci w handlu. Jako jakich dokumentów w takim razie potrzebujemy? Jakie dokumenty są ważne, aby je mieć? Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest umowa o bezpieczeństwie. Jest to prywatny dokument potwierdzający umowę między mną a moim chochołem. Na przykład chochoł jest teraz mi winien 10 milionów jednostek złota i srebra, czyli nieograniczoną liczbę, która chroni nas przed baronami, rozbójnikami na lądzie i morzu. Teraz jesteśmy wierzycielami w randze 1. I dopiero po wyczerpaniu wszystkich jednostek, wszyscy baronowie, rozbójnicy przyjmą swoją kolej, otrzymają swoją kolej. Dopowiem tutaj jeszcze to, że lepszej ochrony przed tymi osobami, jak taka umowa, jest prawie niemożliwa. Po drugie, potrzebujemy umowy o zachowaniu nieszkodliwości i ubezpieczeniu. Jest to umowa w zasadzie, która jest ubezpieczeniem. I dzięki tej umowie o odszkodowaniu zapewniamy, że społeczeństwo jest nieszkodliwe i chronimy sytuację materialną osób, którym wyrządzamy krzywdę w miejscach publicznych, jak już powiedziałem. Umowa ta to nic innego jak zwykłe ubezpieczenie. Trzecią umową, która jest bardzo ważna, jest tak zwana umowa prywatna między chochołem a mną. Jest to pakiet zadań i celów pomiędzy stronami. Na przykład słomiany człowiek zgadza się zapłacić wszystkie nasze rachunki i ma do tego prawo, bo od 1933 roku dla wszystkich utworzono Sete Kewaj, czyli Foreign Situs Trust, w którym mieszczą się miliony. To zaufanie spłaca wszystkie długi. Nie jest to w tej chwili możliwe, ale nie ma się co przejmować tym. Bo jeśli chodzi o obronę przed żądaniami i roszczeniami społeczeństwa, decydujemy się na następujące kroki. Po pierwsze, takim pierwszym krokiem to jest, wymagamy dowodu tożsamości i uprawnień odpowiedniego urzędnika, w cudzysłowie oczywiście urzędnika, zgodnie z UCC 3, sekcja 3, 501, z zastrzeżeniem terminu.
UCC 501 jurysdykcja i musi zostać udowodniona, zanim będzie mogła istnieć jakakolwiek władza sądowa dotycząca własności prywatnej i gruntowej, a także jej uprawnienia do reprezentowania mnie. Po drugie, składamy kontrofertę lub oferujemy umowę kompensacyjną zgodnie z UCC, która wchodzi w życie po upływie terminu zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami handlowymi. W przypadku kontroferty wszystko staje się dość umiarkowane, a w przypadku legalności tworzysz przymus, aby władze przestrzegały prawa. Po trzecie, jednocześnie z warunkami ogólnymi, handlowymi, prosimy o prawdziwy rachunek, prawidłową fakturę, pisemny dowód prawdziwej odpowiedzialności wierzyciela w formie oświadczenia, czyli prawdziwy, poprawny, kompletny. I wyznaczamy osobę oficjalną na naszego powiernika z instrukcją wystawienia true bill zgodnie z słownikiem Blacka, wydanie szóste. Bill to jest pisemny dowód zawarcia umowy. Faktura nie zostanie honorowana, jeśli nie zostanie zaakceptowana. A została prawidłowo przedstawiona do odbioru i taka akceptacja może zostać odrzucona lub nie uzyskana w sposób określony w niniejszej ustawie lub B. Przedstawienie jest dopuszczone do przyjęcia, a faktura nie została przyjęta. 2. Stosuje się przepisy niniejszej ustawy, jeśli faktura nie zostanie uhonorowana z powodu braku jej przyjęcia, wówczas powstaje natychmiastowe roszczenie regresowe wobec wystawcy faktury, a wystawca indosor staje się jej posiadaczem i nie jest wymagane żadne oświadczenie o zapłacie. Jest to zgodne z ustawą o wekslach, albo inaczej, ustawa dewizowa, weksel, ustawa dewizowa 1882, część druga, sekcja 43, podpunkt pierwszy. Z całą pewnością w tajemnicy wiemy, z całą pewnością, że w cudzysłowie prawdziwymi wierzycielami są banki, bankierzy Krom z londyńskiego City of London. Ale jaka była umowa? Bankructwo nie może nigdy zostać ujawnione. A stałoby się, gdyby wyłonił się prawdziwy powód. Stałoby się jawne. Tajemnica ta chroni bez konieczności udowadniania naszego statusu wierzyciela. W skrócie, nie otrzymamy prawdziwego rachunku, gdyż taki nie istnieje. Drugim problemem jest to, że powiernik imigruje, jeśli nie wypełnia swoich obowiązków powierniczych. Po czwarte, oznacza to, że najprawdopodobniej upłynie termin na nasze uzasadnione roszczenie, co przekształci się w milczącą akceptację naszej oferty odszkodowania. Po piąte, wysyłamy oświadczenie, w którym przysięgamy, że przedstawiliśmy prawdziwe, prawidłowe i kompletne fakty, które były podstawą naszego roszczenia o odszkodowanie. Po szóste, czekamy
terminowo na oświadczenie wzajemne, które tak naprawdę z pewnością nigdy nie dotrze. Po siódme, zgłaszamy jego niewykonanie zobowiązania, czyli tego powiernika, którego ustaliliśmy, tak, że nie wykonał swojego zobowiązania. A jeżeli nie wykonał swojego zobowiązania, jesteśmy w stanie wydać pozasądowy wyrok zaoczny. I powinniśmy taki wyrok wydać. Następnie, po ósme, wracamy do prawa handlowego. Żądamy zapłaty odszkodowania i publikujemy nasze ogólne warunki zastawu w oświadczeniu finansowym UCC1. W przypadku zastawu UCC dłużnik ma 90 dni na naprawienie swoich niehonorowych czynów. Jeżeli zastaw jest zarejestrowany i mocny, mamy 99 lat na jego wyegzekwowanie. Egzekucję prowadzi każdy bank lub każda firma windykacyjna. Można nawet umieścić papiery wartościowe na to żądanie odszkodowania. I tak skrupulatnie spisane dokumenty potwierdzają nasze prawo do przymusowej egzekucji z pozasądowego wyroku zaocznego, który mogliśmy przeprowadzić pozasądowo za pośrednictwem dowolnej firmy windykacyjnej. To jest jedno z rozwiązań, które ja osobiście wdrożę w ramach proporcjonalności ich zagrożeń. Na koniec wyjaśnienia, wiemy już wiele sposobów na powstrzymanie ich roszczeń, ponieważ wiele się nauczyliśmy. Przynajmniej tyle mogę o sobie powiedzieć. Przede wszystkim zachęcające jest, aby tym razem podejść do sprawy w sposób uzasadniony, pobawić się, zagrać i sobie z nimi poradzić. Zachęcam do opracowania własnych pism i koncepcji. Dopiero gdy sami je napiszemy, będziemy wiedzieli dokładnie, jak potoczą się nasze sprawy. Pomysł jest taki, że odwrócimy twierdzenia, ponieważ nie dowodzą one prawdziwego rachunku lub autorytetu, a następnie zwrócimy się o nie osobiście. Z legalnym procesem, z dogłębną wiedzą, z dużym pomysłem na to, co będzie dalej. Być może są rzeczy, lub tej jednej rzeczy nie przemyśleliśmy wystarczająco dobrze. Nikt nie może przedstawić prawdziwego rachunku, ponieważ musiałby przysiąc przed Bogiem, że jest prawdziwym wierzycielem. I musiałby przysiąc to, że to my jesteśmy prawdziwymi dłużnikami. Jednakże za krzywoprzysięstwo jako powiernik musiałby iść do więzienia. Podsumujmy ten jeden sekret naszego systemu monetarnego. Kiedy na początku lat 30. banki na mocy traktatu genewskiego zmusiły rządy do kapitulacji finansowej, te ostatnie musiały zostawić nas jako zabezpieczenie swoich długów. Umożliwiła to sztuczka z Wolfhard Trust. Ponieważ jednak nikt z nas nie podpisał traktatu genewskiego, nie może on nas związać. Zatem upadłość jest umową,
rządy włączyły ten traktat do swojego prawa, ale nie mają one żadnego zastosowania. Obowiązują umowy. Miało to na celu umowną ochronę bankierów poprzez zapewnienie, że to oszustwo i jego sprawcy nigdy nie zostaną wykryte. A sądownictwo to przysięga. Naszym posunięciem jest ustalenie prawdziwej natury i przyczyny działania. Aby móc odpowiedzieć sądowi, musimy zażądać tego jako minimalnego standardu. Musisz ujawnić nam prawdziwego wierzyciela. Więc pytamy teraz. Szanowny panie złośliwy, szanowna pani złodziejka, czy ktoś inny, mianuję cię moim powiernikiem i jako taki składam ci ofertę pełnego ujawnienia prawdziwego wierzyciela. Ponieważ rzekomy dłużnik Jan Kowalski musi poznać prawdziwy charakter i przyczynę sprawy, aby odpowiedzieć. Odkryj prawdziwego wierzyciela, jeżeli tego nie zrobisz, wszelkie roszczenia wobec Jan Kowalski, kapitalikiem wypisane, będą musiały zostać wycofane. Poza tym przyznałbyś wtedy, że prawdziwym wierzycielem jest Jan Kowalski, pisany zwyczajowo. Dlaczego? HJR 192 stanowi dowód prima facie na to, że Jan Kowalski został przydzielony bankom jako zabezpieczenie długu publicznego. Ponadto nie może być prawdziwym wierzycielem, ani jego przedstawicielem, ponieważ nigdy nie ryzykowałeś, ani nie posiadałeś żadnych aktywów. Wierzyciel nie może być wierzycielem działającym w dobrej wierze, jeśli nie posiada kwalifikującej się nieruchomości zgodnie z tytułem 26 pod tytułem A, rozdziałem 1, pod rozdziałem M, częścią 2, paragrafów 850-862. Nie posiadasz żadnego majątku. W przeciwnym razie naruszyłbyś swój status zwolnienia z podatku, ponieważ tylko udajesz wierzyciela, ale w rzeczywistości jesteś dłużnikiem. A Jan Kowalski jest wierzycielem. Sprawa opierałaby się na oszustwie, a umowa jako taka byłaby od początku nieważna. Na okazjonalne oświadczenie ode mnie musiałbyś odpowiedzieć oświadczeniem wzajemnym na podstawie tytułu 12 USC paragraf 2605. W tym miejscu odniósłbym się do prawdziwej sytuacji prawnej i wyraziłbym moje roszczenie wzajemne w oparciu o następujące przesłanki. Jestem wierzycielem w tej sprawie. Drugie, jesteś dłużnikiem lub reprezentujesz dłużnika w tej sprawie. Trzy, nie jesteś wierzycielem ani pełnomocnikiem wierzyciela w tej sprawie. Cztery, nie jestem dłużnikiem w tej sprawie. Pięć, ty lub ktokolwiek, kogo reprezentujesz, nie jesteś prawdziwą stroną w sprawie. Ty lub ktokolwiek, kogo reprezentujesz, nie ryzykujecie w tej sprawie żadnych aktywów. 7. Ty lub ktokolwiek, kogo reprezentujesz, jedynie wyrównujecie salda w tej sprawie. I 8. Ty lub ktokolwiek, kogo reprezentujesz, korzystacie z zarejestrowanego podmiotu lub trustu lub przepisów nadzwyczajnych na wspieranie oszukańczych działań w tej sprawie. 9. Ty lub osoba, którą reprezentujesz, celowo zniszczyliście prawdziwy dług
pismo w celu zabezpieczenia nowego, fałszywego banknotu. Jest to kradzież majątku urodzenia. 10. Tylu osoba, którą reprezentujesz, nazywacie weksel aktem lub obligacją. 11. Ty lub osoba, którą reprezentujesz, otrzymaliście pełną zapłatę za odpowiednią umowę. Z pewnością rozumiesz, że Jan Kowalski, pisany kapitalkami, nie zadowoliłby się milczeniem z twojej strony, bo gdybyś pozwolił na wydanie wyroku zaocznego, następnym działaniem byłoby zrekompensowanie niedogodności. Równocześnie z powyższą ofertą Jan Kowalski w kapitalikach udostępnia państwu swoje ogólne warunki handlowe. Tam, na ostatnich stronach, znajdziesz tabelę opłat, która będzie obowiązywać, jeśli nie zastosujesz się do uzasadnionych żądań określonych w tym dokumencie, ponieważ okaże się, że ty lub osoba, którą reprezentujesz, nie jesteś prawdziwym wierzycielem. Do zobaczenia za 11 dni roboczych. Jan Kowalski, przedstawiciel danej osoby i upoważniony przedstawiciel. I tym podobne. Przystępując do oświadczenia w sprawie, nie możemy być niedbali. Każde nasze słowo musi zostać wysłuchane i zrozumiane. Nawet jeśli możemy założyć, że pokój i tak powróci, będzie im trudno przełknąć taki list. Złe jest również to, że nie wiedzą dokładnie, jak dobrze uzbrojony jest wróg. Jestem pewien, że zakładasz, że Jan Kowalski znalazł w internecie ładny list, z którego tutaj korzysta. I tutaj się mogą bardzo mocno na tym skaleczyć. Więc powtórzymy troszkę, o czym rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach. Podsumujmy to. Poszerzmy perspektywy. I tak chociaż nie mają żadnych roszczeń. Banki posiadają tytuł własności do osoby na podstawie aktu urodzenia. Jak już kilkakrotnie wspominałem, kontrolę odzyskujemy po prostu poprawiając zastaw na akcie urodzenia i upubliczniając go. Akt urodzenia jest jak rejestracja firmy. Teraz ta osoba ma firmę o nazwie Jan Kowalski w kapitalikach. I są tam przechowywane aktywa setekewe. Zatem wartość w UCC1 powinna być również nieograniczona. Firma, przepraszam, Jan Kowalski w kapitalikach pracuje obecnie dla spółki rządowej. W ten sposób rząd zgodził się zapłacić wszystkie rachunki jako powiernik i franczyzodawca firmy Jan Kowalski. Ponieważ z kolei Jan Kowalski w kapitalikach zgodził się działać jako depozyt zabezpieczający dług publiczny jako zagraniczny wróg. Zgodnie z HJR-192 wszystko to stało się możliwe. Jednak aby powstrzymać ich żądania i roszczenia, nie mogliśmy obrać drogi i musieliśmy wybrać inną. Dzięki znajomości tych kilku stron możesz wymyślić setki innych możliwości. Proszę pamiętać zawsze o tym, że nie idzie się do więzienia za długi.
idzie się do więzienia za złamanie obowiązków powierniczych. Powiernik zawsze spłaca dług. Status beneficjenta pierworództwa nie może zostać przeniesiony. Rząd nigdy tak naprawdę nie może uzyskać tego statusu. Zawsze wyznaczaj najpierw dowolnego biurokratę, który czegoś od ciebie chce na swojego powiernika i od początku wyjaśni relację zaufania. Czyli daj do zrozumienia temu komuś, kto od ciebie coś żąda, rości sobie, że ustanawiasz go powiernikiem i że to on musi ci odpowiedzieć i wykazać jako powiernik, skąd się biorą te roszczenia i żądania. Dług powstaje przez dłużnika poprzez obietnicę spłaty określonej kwoty w określonym terminie. Kiedy pożyczkobiorca otrzymuje pożyczkę, składa pożyczkodawcy przyrzeczenie zapłaty, weksel. Weksel z definicji wymaga zapłaty określonej kwoty na rzecz posiadacza weksla. Czy akt urodzenia może być wekslem? Z pewnością nie, gdyż strona wymieniona w niniejszym dokumencie nie ma żadnych zobowiązań wobec rzekomego posiadacza, gdyż nie istnieje żadna umowa pomiędzy. Wszelkie przyrzeczenia dotyczące zadłużenia muszą być złożone w formie pisemnej. Nawet zgodnie z UCC umowa kupna musi być zawsze sporządzona w formie pisemnej. A gdzie jest pisemna odpowiedź na długi słomianego człowieka? Podpisałeś umowę, która uczyniła cię prawnie odpowiedzialną za długi słomianego człowieka? Nie, taka umowa nie istnieje. Ale bez podpisania gwarancji, że będziesz odpowiedzialny za dług, nie możesz zgodnie z prawem ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ostatecznie używamy na słomianego człowieka, aby powstrzymać ich roszczenia wobec nas. W rzeczywistości tworzymy własną franczyzę antyfranczyzową, aby korzystać z tych samych praw i metod, które stosują przeciwko nam, zgodnie z zasadą równego traktowania i równej ochrony. Czym jest ubezpieczenie społeczne? Ubezpieczenie społeczne jest wspólnotą dłużników. I tak HJR 192 wprowadza w grę osobę trzecią, ponieważ chodzi o przywileje. Sąd nie ma możliwości ingerencji w umowę dwustronną. Jeśli chodzi o przywileje w grze, w grę wchodzi osoba trzecia. I w tym samym momencie, w którym sąd ma jurysdykcję. Obie strony używają euro, złotówki, dolara. To przywilej i rząd natychmiast się w to angażuje. A wraz z nim skandaliczne UCC. Czy widzisz, jak całkowicie pochłonęli nas przywilejami? Zauważyliście to? Rządowa polityka ubezpieczeń społecznych zakłada, że wszyscy chcemy skorzystać z przywileju niepłacenia długów, zachowując milczenie. I podejrzewa, że to wszystko jest całkowicie dobrowolne. Za przywilej braku konieczności płacenia długów stajemy się obywatelami i możemy zostać zmuszeni do zrobienia wszystkiego. Jeżeli nie wykluczymy euro z gry, złotówki czy dolara, na stałe utkniemy w przywileju i w uprzywilejowaniu i będziemy bezbronni wobec ingerencji stron trzecich. Dzięki temu podatek dochodowy jest legalny.
ponieważ płacisz go za przywilej braku konieczności płacenia długów. Długów się nie da spłacić. Można je jedynie umorzyć. Ten proces absolutarium nie oznacza, że nigdy nie zapłacisz, ale zgodnie ze statutem oznacza po prostu, że termin płatności jest niepewny. Od czasu HJR złoto i srebro nie są już towarem ani środkiem płatniczym. Czym jest dochód brutto? Zgodnie z 26 USC 61 punkt 12 dochód brutto jest to dochód ze spłaty zadłużenia. Wypełnienie zobowiązania przez osobę trzecią jest równoznaczne z otrzymaniem zobowiązania. 457 US 191. W przypadku przekazania prezentu odpowiedzialność, czyli darowizny, odpowiedzialność za podatek od darowizny spada na darczyńcę. 26 USC 2502 podpunkt D. Innymi słowy, ponieważ stowarzyszenia bankowe nigdy nie żąda prawdziwej zapłaty, uczestnicy nigdy nie żądają prawa do ziemi, z której to prawo pochodzi, lub tak zwanej ziemi przenośnej, jak na przykład złoto czy srebro. Problem w tym, że nigdzie nie jest napisane, że jesteś coś komuś winien. A jedynie jest napisane, że żądanie zapłaty jest sprzeczne z porządkiem publicznym. Dlatego rząd podejrzewa, że była to intencja i chęć dania czegoś w darze. Dlatego rząd powołuje fundusz socjalny. Kiedy dostajesz coś w prezencie, musisz coś dać w zamian. Prezentem w zamian jest ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie społeczne jest to stowarzyszenie bankowości niekorporacyjnej. W związku z tym sędzia zawsze tworzy relację zaufania. Dlatego też trust należy najpierw zdemaskować, zanim rozpoczną się ataki na podatki lub inne fikcje. Dzięki prawu do zawierania umów nigdy nie można być zmuszonym do niespłacania długów. Kontaktu z rządem nie mają tylko ci, którzy nie mają przywilejów ani immunitetów wynikających z członkostwa w nieposiadającym osobowości prawnej zrzeszeniu bankowym, czyli społeczność dłużników ZUS. Cała własność faktycznie należy do niego zgodnie z klauzulą pełna wiara i kredyt zawartą w artykule 4 sekcja 1 14 poprawki. Teraz nie jesteś już obywatelem, nie przyjąłeś fikcyjnego terytorium jako mieszkanie i dlatego nie ma już miejsca zamieszkania dla długu. Ale jeśli nie ma zapłaty, gdzie może istnieć ta wykonalna umowa? Zgadza się, takiej umowy nie ma. Jest niespełniona w sensie wymiany czegoś cennego na coś wartościowego. Z wekslami jest inaczej. Wekslami nic nie płacisz. Kiedy zostajesz członkiem Stowarzyszenia Bankowości Niekorporacyjnej, zgadzasz się, że nigdy nie będziesz żądać zapłaty. To, że nie możesz spłacać długów, nie można zmusić cię do zostania niewolnikiem. Jeśli nie jesteś członkiem, z pewnością nie można cię zmusić, kiedy nie można spłacić długów. Pozostaje tylko relacja dłużnik-wierzyciel, a nie umowa. Tam, gdzie nie ma spłaty długów, nie ma prawa zwyczajowego. Jest UCC.
Uczestnicząc w rundzie darowizn w zakresie umorzenia długów za pośrednictwem Stowarzyszenia Bankowości Niekorporacyjnej, dobrowolnie i na mocy umowy przeznaczyłeś całą swoją nieruchomość na użytek publiczny. Oni poprosili, więc chcieli być kontrolowani przez społeczeństwo. Życie, wolność i własność zostały zainwestowane w interes publiczny. To jest niewolnictwo. A my tego nie chcemy. Jeszcze jedna ważna uwaga. HJR-192 oznacza, jeśli nie możesz zapłacić za nic merytorycznego, następną, najlepszą opcją jest płacenie obietnicami. Cały dług publiczny jest kompensowany przez rezerwę federalną. HJR-192 to tylko prima facie ustawa. Przebijają prawo do zawierania umów. I to by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że było ciekawie, że ta legenda Wam się podobała. I jeszcze raz zachęcam do weryfikowania tego, o czym mówię tutaj na kanale, gdyż mogę się mylić. Zachęcam do pogłębiania swojej wiedzy na ten temat, gdyż warto wiedzieć o tym wszystkim, co nas dotyczy i jak się uwolnić od tego całego śmiesznego bajzla. To by było wszystko na tyle na dzisiaj z Barcelony. Chwila wolna, więc postanowiłem wykorzystać to, by z Wami się podzielić kolejną partią informacji. Życzę miłego dnia, wspaniałości wszystkim, zjednoczenia, współdziałania, w miłości, w pokorze i w jedności. Sława, umiłowanie. Do następnego.